Bartoszu, ile masz lat? 11. 11. Od ilu lat trenujesz? Od 3. No bo mój brat chodził i się tym zainteresowałem. Chciałem zobaczyć jak... Jak to jest? Tak. I jak to jest? Fajnie. Ile będziesz chciał podnieść? No, 25 na 35. W domu często na komputerze grywasz? Nie, nie często. O właśnie, lepszy jest ten sport. Tak. Przejąłem tę pałeczkę po Stefanie i stąd ten turniej, aby uczcić jego wysiłek, który przez tyle lat wkładał w te ciężary. Ciężary w Terespolu zawsze królowały. Dlaczego? Dlatego, że tu nie było innego zainteresowania. Cała młodzież, która była w Terespolu, ulgnęła na ciężary, bo były tylko dwie dyscypliny. Były piłka nożna i podnoszenie ciężarów. Podnoszenie ciężarów było z tego względu troszeczkę wyżej od piłki nożnej, bo Stefan był tak zaradnym człowiekiem, że organizował obozy, zgrupowania dla tych dzieci, a wiadomo, w latach 80. nie wszyscy mieli te pieniądze, nie wszyscy mieli możliwości, aby wyjechać na obóz. I to przyciągało tą młodzież, że można było wyjechać, zobaczyć część Polski, niektórzy zobaczyli część Europy, część świata. To było takim głównym motorem, żeby te dzieci przyciągnąć tutaj. Sam jako młody chłopak to zacząłem trenować, może nie dla tych obozów, dla tych zgrupowań, ale ta dyscyplina mnie bardzo wciągnęła. Ta dyscyplina ma to do siebie, że jeżeli ktoś raz zacznie, to bardzo ciężko jest skończyć. To widać po mnie. Mam już prawie 50 lat i dalej przychodzę na tą siłownię, dalej sam nawet ćwiczę czasami, ile mi zdrowie pozwala. To cały wysiłek Stefana był to, że niektóre osoby zostały mistrzami Polski, mistrzami Europy, medalistami mistrzostw Europy, rekordzistami mistrzostw świata, bo tu musimy wspomnieć o Marku Zielonce, który jako jedyny był rekordzistą świata w rwaniu 140,5 kg, bo to były moje czasy, jeszcze ja wtedy dźwigałem, ale mieliśmy też wspaniałych zawodników jak Robert Kondraciuk, który również jest rekordzistą Polski i rekordy są tak wyśrubowane jego do lat 18, że sądzę, że mało kto w Polsce te rekordy pobije. Choć nie będę ukrywał, w tej chwili też mamy wielkich talentów, choćby nawet ostatnio, co pokazał Kondrat Łazuga, zdobywając Mistrzostwo Świata, dwa tygodnie później zdobywając Mistrzostwo Polski Seniorów, gdzie w Terespolu jest to pierwszy tytuł mistrza Polski Seniorów od istnienia klubu. No, to jest naprawdę wielki talent. Podejrzewam, że porównywalny do Roberta Kondraciuka, kto wie, czy nie większy. Nazwa została międzynarodowy turniej, ale wiadomo, bariera granicy, bariera kwarantanny, przekraczania granicy. Nie przyjechali do nas nasi przyjaciele z Brześcia, którzy co roku nas odwiedzali. No, żałujemy tego, ubolewamy nad tym wszystkim. Jak będzie przebiegał turniej? Będziemy mieli kilka grup. Między innymi będą taka grupa na dzieci, które nie mogą jeszcze startować w konkursie. To jest do 13 lat. Dlaczego? Dlatego, że Stefan bardzo lubiał takie dzieci i to on te dzieci wychowywał. I dlatego ja chcę pokazać, że w Terespolu również mamy dzieci, które przed 13 rokiem życia chcą dźwigać, ładnie dźwigają i angażują się w ten sport. Kolejną grupą będą dziewczyny. Dziewczyny będą startowały w grupie Open. I trzy grupy chłopców do lat 15, do lat 17 i powyżej lat 17. Tak, statuetki czekają. Co roku robię te statuetki z wizerunkiem Stefana po to, aby każdy po zawodach, jeżeli spojrzy na tą statuetkę, pomyślał o Terespolu, pomyślał o tym wielkim trenerze, że ktoś taki był w Terespolu. Czego życzyć dalej? Kolejnych nazwisk? Mi się wydaje, że życzyć tego, aby ten klub nie upadł. Aby ten klub nie upadł. To jest najważniejsze, ponieważ wszystko się opiera na funduszach. No i jak nie będzie tych funduszy, to my upadniemy, ponieważ nie będzie możliwości wyjazdu na obozy, na zawody, a jeżeli nie będzie możliwości wyjazdu na zawody, to ta młodzież z czasem będzie uciekała, bo to nie wie, najważniejsze, będzie uciekała z klubu, bo najważniejsze u dzieci jest rywalizacja. Rywalizacja. Jeżeli tej rywalizacji jest dużo, wyjazdy na zawody, to wtedy ta młodzież się trzyma tutaj. Jeżeli nie będzie wyjazdów, to niestety może być ciężko z frekwencją. Mieliśmy taki chudy okres swego czasu. To był taki okres, można powiedzieć, jak Stefan już zmarł, była jakaś inna grupa trenerów, która była zatrudniona, którzy również zrezygnowali z tego ze względu na barierę finansową, która ich nie satysfakcjonowała. No i ciężko było, powiem tak.